Policja złapała dwóch handlarzy narkotyków i zaprowadziła ich przed sąd. Sędzia. Wiecie co, chłopaki? Wyglądacie mi generalnie na porządnych, więc dam wam jedną szansę. Wypuszczę was, ale pod warunkiem, że przekonacie kilka osób, aby przestały brać narkotyki. No więc już idźcie i jutro stawcie się u mnie i powiedzcie mi o swoich dokonaniach. Nazajutrz obaj przychodzą. No i jak? pyta sędzia pierwszego z nich. Udało mi się siedmiu ludzi odciągnąć od narkotyków. O, to nieźle, a w jaki sposób to zrobiłeś? No, narysowałem im dwa kółka. O i O. Jedno większe, drugie mniejsze. No i wytłumaczyłem im, że to większe to jest mózg człowieka, który nie bierze, a to mniejsze to mózg człowieka, który ćpa. No to bardzo sprytnie. To zgodnie z umową jesteś wolny. A ty? Ilu ludzi przekonałeś? Zwraca się do drugiego. Siedemdziesiąt pięć osób. Ile? A w jaki sposób? No bardzo podobnie jak kolega. Też narysowałem im dwa kółka o i o. I powiedziałem, że to mniejsze to jest ich odbyt, zanim trafią za narkotyki do pudła.